Ready to go? Herzlich willkommen! Witamy w kolejnym odcinku. Tym razem moim gościem jest Grzegorz Stachurski. A ja jestem Łukasz Szymański, zwany też jako sesyjny suseł. Dzisiaj opowiem Wam o stylu, o którym już próbowaliśmy Wam opowiedzieć, ale troszeczkę nam nie poszło. Jest to... Ciemny styl... lager! Tak, ciemne, monachijskie. Dunkelmunich. Dunkelmunich. Styl nie tak łatwo dostępny na naszym rynku, wbrew pozorom, bo jest dużo piw ciemnych, dużo ciemnych lagerów, ale zazwyczaj są to Schwarzbiery. I o Schwarzbierach mamy już odcinek, bo łatwiej było je dostać, a Dunkelmunich dopiero się pojawił niedawno. Ponieważ jest to głównie domena browarów restauracyjnych, między innymi Trzy Korony browaru nowosądeckiego. Mamy tutaj piwo Upir, który otworzył też sklep ostatnio. Tak, i... Wysyłkowy. Wysyłkowy, sklep internetowy, więc wyszukajcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani. Albo link do sklepu damy na dole. Tak, zainteresowani nabyciem drogą kupna piw z browaru Trzy Korony Nowosądeckie. Ceny są bardzo dobre. I piwa też są bardzo piwa dobre. Są bardzo dobre, o czym świadczy między innymi fakt, że jest to czwarty odcinek na piwach z tego browaru, jaki i nagrywamy. Mają dosyć szeroką gamę klasycznych stylów piwnych, więc jeżeli chcecie spróbować czegoś bardziej klasycznego, to zachęcamy do spróbowania. Koźlaki, podwójne koźlaki. Tak. Jakie jeszcze inne piwa w tym stylu kojarzysz? No, kojarzę przede wszystkim Ciemna Strona Cieszyna, czyli piwo zwycięskie z konkursu z bodajże 2017 roku, gdzie było uważane w browarze Cieszyna, a za recepturę odpowiadało trzech pracowników browaru? Nie, to było inaczej. Generalnie Grupa Żywiec zrobi coś takiego, że robi konkurs piw pracowniczych. No i chyba w kategorii właśnie ciemny lager zgłosiły się trzy piwa od trzech różnych pracowników i jeden z nich, bo wielu... Nie, właśnie receptura zwycięska to była receptura trzech, to była wspólna receptura trzech pracowników. Okej, okay. Nie wiem do końca, wierzę Ci na słowo. Generalnie co tak to bywa, to że często ludzie pracujący w browarach mają albo przeszłość w piwowarstwie domowym, albo są piwowarami domowymi nadal i to, że ktoś, nie wiem, pracuje na rozlewie czy na jakimś innym etapie produkcji czy też pracy w browarze, to nie znaczy, że nie zna się na produkcji piwa. Że ogranicza się tylko do pracy w browarze. I że ogranicza się tylko do tych styli, które waży dany browar, ale często są ludzie o bardzo szerokich horyzontach, którzy eksperymentują z różnymi stylami, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy ważą piwa w domu. Świetna robota. Najlepsza. Jak już często wspominaliśmy, bardziej często cenimy piwa domowe nad piwa komercyjne. Jak już wspominamy o konkursach dla piwowarów domowych, to warto wspomnieć, że ruszył cały pakiet konkursów w ramach Greater Poland Beer Cup. I nie tylko Beer Cup, bo też jest Cider Cup, jest Design Cup, dużo rzeczy się dzieje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, wejdźcie na stronę www.targipiwne.pl/gp. Tam będziecie mieli wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby zgłosić swój produkt, czy to w konkursie piw domowych, gdzie są bardzo ciekawe nagrody, czy też w konkursie cydrowniczym, czy w konkursie designu na najlepsze opakowanie, etykietę. Gdzie też są ciekawe nagrody. Zachęcamy do wejścia na stronę i obczajenia sobie. Głównie do wzięcia udziału w konkursie. Też. Jeśli chodzi o... Dunkelmunich. To temperatura serwowania, jak to dla lagerów, dosyć niska, między 8 a 12 stopni. Ekstrakt początkowy też nie za wysoki, 11-14 plato. No jak chodzi o szkło, to tak jak dla lagerów, często tak, szklanka, czyli pokal, kufel. Pokal, kufel, najprostsze rodzaje szkła. Przy goryczce no mamy też niezbyt wysoką goryczkę, jest między 18 a 28 IBU. Kolory raczej ciemne, takie od ciemnego... Ale nie czarne, no takie tak, bardziej... Tak, nie takie czarne jak Schwarzbier, rozowe, tylko takie bardziej wchodzące bursztyn, brąz. Jeśli chodzi o historię, to uważa się, że prawdopodobnie pierwsze piwo nawiązujące do tego stylu, które jest chyba jednym ze starszych styli, takich sklasyfikowanych jako styl,
I pochodzi z Bawarii. Pochodzi z Bawarii, z Monachium. Został uważany już w XII wieku przez mnichów, którzy sprowadzili się właśnie do Monachium. To byli... Benedyktyni? Benedyktyni chyba? Strzelam. Prawdopodobnie. W każdym bądź razie, dużo, dużo później, bo 300 lat później, wprowadzono... Reinheitsgebot. Czyli niemieckie prawo czystości składu, to był 1516 rok. I tam chodziło o to, żeby polepszyć jakość piwa, żeby uprościć receptury, zmniejszyć ilość składników, żeby te piwa były smaczniejsze po prostu. Chodziło o to, że waży się z wody, słodu, jęczmiennego, chmielu. I chmielu. Nie wiedziano wtedy jeszcze o drożdżach, więc tam to był czynnik boski. Ale generalnie to było takie pierwsze prawo, które się przyczyniło do sklaryfikowania się i genezy tego stylu. Nie tylko tego. I poza tym, że miało pilnować tego, żeby piwa były lepszej jakości, to też miało ograniczyć konkurencję między browarami a piekarniami o pszenicę, bo browary w tym czasie były w stanie płacić więcej za pszenicę, no i groziło to tym, że nie będzie chleba. Kolejne prawo czystości składu wprowadzono w 1566? Coś takiego. I tam chodziło o to, że piwa można ważyć... Znaczy tam chodziło o to, że zauważono, że ważenie piw w ciągu całego roku nie zawsze daje takie same efekty i generalnie, żeby nie ważyć w sezonie cieplejszym. No i to drugie prawo z 1553, jednak roku 66. Mówiło o tym, żeby ważyć między świętem świętego Michała, czyli 29 września, a świętem świętego Jerzego, czyli 23 kwietnia. Bo jak wspomnieliśmy, oni w tym prawie czystości składu w ogóle nie wspominali o drożdżach, bo nie wiedzieli o istnieniu tych bardzo małych organizmów, czyli wszystkich drożdży, jakichś bakterii, no, też nie dodawało, nie? Grzybów, nie innych drobnoustrojów. I jak ważyli cały rok, no to tak bywało, że jak wystawiali brzeczkę na otwartych kadziach do sfermentowania, to te drożdże wpadały z powietrza. No i warunki fermentacji też były nieco tak, inne i wysoka temperatura i często piwo ulegało zepsuciu. I drożdże górnej fermentacji, które pracują w wyższych temperaturach, no głównie te ale wychodziły im w sezonie cieplejszym, ale wtedy też było większe ryzyko infekcji, tego, że się dostaną jakieś złe drobnoustroje do piwa i ono skwaśnieje. A z kolei jak było chłodniej, czyli w tym okresie od świętego Michała do świętego Jerzego, czyli w okresie takim jesienno-wiosennym sobie powiedzmy. To wtedy lagery wychodziły? To wtedy wychodziły bardziej lagery, bo nawet drożdże ale'owe nie były w stanie przepracować w tych temperaturach, bo były one za niskie, a dla drożdży lagerowych było to w sam raz. Sam raz. I początek takiego Dunkelmunicha, jakiego znamy obecnie, czyli tego ciemnego monachijskiego. Znaczy początek bardziej... Takiego stylu, bardziej chodzi stylu jako o moment, stylu. Kiedy tak, kiedy zaczęto to robić jakoś tam... Konkretnie. Tak bardziej jak to teraz smakuje. Gdzieś tam się plasuje na lata 30. XIX wieku, kiedy tego Gabriel... Sedlmayr II. Sedlmayr chyba, nie wiem, to trudne nazwisko. Sedlmayr II. Który... Członek rodziny... Piwowarskiej, która zarządzała browarem Spaten w Monachium. Jest bardzo ważnym browarem w Bawarii i też wiele o nim mówiliśmy w odcinku o Oktoberfeście, na który serdecznie zapraszamy. Więc ten oto Gabriel pojechał do Wielkiej Brytanii i wtedy już tam suszono słody za pomocą koksu w tych specjalnych takich bębnowych suszarka, które są podobne do palarki. No tam zobaczył generalnie kawy. Samą metodę suszenia i stwierdził, i że tak, i stwierdził, że może wprowadzić taką drobną rewolucję i unowocześnienie tego u siebie. Co więcej, to stwierdził, że nie wykorzysta to maszynę nie tylko do suszenia słodu i tworzenia słodu jasnego, ale może zrewolucjonizować swój słód ciemny, który był bazą właśnie do tego jego flagowego piwa monachijskie ciemne. I pozbycia się też aromatów dymnych, bo wcześniej suszono je dymem i ta kontrola była nad produkcją no, słodu była dużo mniejsza. Też. Tak, mieli dużo mniejszą kontrolę mniejsza nad tym. Mniejsza powtarzalność była też, jak chodzi o jakość.
I dzięki wprowadzeniu tych unowocześnień udało mu się uzyskać bardziej równy słód o takich bardziej unormowanych parametrach. Nie był on ani przepalony, był taki w sam raz taki, o jakim chodziło. I w ogóle ten Gabriel był bardzo łebskim facetem, bo on też na przykład uwielbiał mikrobiologię i zajmował się tym, żeby uzyskać jakby, no uczył się wszystkiego, co dotyczyło piwa. Chwytał to w lot i wtedy też były badania nad mikrobiologią, więc też starał się, żeby wprowadzić czyste szczepy drożdży lagerowych. Później jeszcze nastąpiła rewolucja w postaci wynalezienia systemów chłodzenia, co w ogóle usprawniło produkcję lagerów i umożliwiło produkcję ich przez cały rok. No generalnie pozwoliło to też ustabilizować jakościowo tak surowce używane do ważenia. Więc w tym XIX wieku bardzo dużo się wydarzyło, bo zrewolucjonizowano produkcję słodów, zrewolucjonizowały się wszystkie te rzeczy dotyczące drożdży i dodawania ich do piwa, no i wynaleziono chłodzenie, czyli nie trzeba już było kombinować z przechowywaniem piwa gdzieś tam w jaskiniach, głębokich piwnicach, czy tworzenia lodowni przy browarach, ale no po prostu wykorzystywano. No i mowa tutaj tylko o rzeczach, w których patrzę maczał Gabriel. Mester Gabriel, bo w tamtym okresie czasu też dużo, dużo więcej rzeczy działo. Tak, ale o tym opowiemy Wam pewno. Albo już opowiedzieliśmy, albo w wielu odcinkach te same lata się przewijają bardzo często. Więc XIX wiek był bardzo rewolucyjny i wtedy nie tylko rozwinęło się monachijskie ciemne, ale rozwinęły się inne. No generalnie dzięki robocie Herr Gabriela i innych piwowarów, którzy działali wtedy na terenie Niemiec czy Czech, bo w Czechach i też ważono podobne tak, piwa. Tak, i byli odpowiedzialni za te wszystkie zmiany. To nastał czas, gdzie jeden browar zaczął produkować coś więcej niż tylko piwo, z którego był znany. Zaczął produkować piwa w różnych stylach. Dużo większa kontrola, jeżeli chodzi o jakość surowcy. I cały proces technologiczny. Kontrolowano słód, drożdże, kontrolowano temperatury fermentacji. Wiele, wiele rzeczy zaczęto kontrolować, się na tym skupiać. Więc wyodrębniły się style i poszczególne browary nie produkowały już jednego flagowego piwa, z którego były znane, tylko na przykład produkowały koźlaka, pilznera, helesa, czy właśnie monachijskie ciemne. No i to jest, myślę, niesamowite i to jest taka rewolucja przemysłowa, która wtedy nastąpiła, dała nam dużo dobrego. Ale też dużo złego, bo wiele innych styli poszło wtedy w zapomnienie, niestety. Jak lager zaczął dominować niestety nad światem. No ale na całe szczęście mamy możliwość sprawdzenia, jak prezentuje się obecna wersja Dunkelmunich w dzisiejszych czasach. Tak. Także proponuję przejść do otwarcia butelki i opowiedzieć co nieco więcej na temat samego stylu. Grzegorz, czy jesteś za? Kto otwiera? Na zdrowie. Ależ bym błąd w sztuce popełnił. No, kurczę. To nic wielkiego. Więc no, Herr Gabriel odpowiadał nie tylko za styl monachijski. Herr Gabriel. No teraz się już tak przyjęło. Zacząłeś, no. To zacząłeś. Nie tylko za sam styl, jakim jest monachijskie ciemne, ale też za styl, jakim jest Dunkelmunich. Dunkelmunich, tak. Ale też za sam słód monachijski, który teraz jest znany, lubiany i popularnie używany na całym świecie, nie tylko do tego stylu. Dokładnie. Barwa? Barwa ciemnobursztynowa może być wchodzić w jeszcze ciemniejszą, ale nigdy nie będzie czarna, nigdy nie będzie ciemna. No w porównaniu do Schwarzbiera, który ma też jest kategoryzowany jako ciemny lager i jest stylem zdecydowanie ciemniejszym, jak chodzi o barwę. Tak, piwo klarowne z dosyć trwałą, kremową, drobnopęcherzykową pianą. Co ciekawe, BJCP albo BJCP ma w kategorii ciemny lager tylko no dwa już style piwne. Jest. I to jakby podkategorie. Tak, w podkategoriach. Jest Schwarzbier i Dunkelmunich właśnie, więc takie dwa bliźniacze style, które powstały bardzo niedaleko siebie i w tym samym okresie czasu. Tego i tego wiele zamieszania wprowadziły ogólnie. Tak. W nagrywaniu naszych odcinków również. Twoje zdrowie. To albo naszych widzów. I wasze. Także no, o barwie już powiedzieliśmy. Jeśli chodzi... Może być delikatne zmętnienie, ale raczej się nie preferuje. Nie, no lagery powinny być raczej klarowne. No, powinny, ale wiesz, no. Może być jeszcze ciemniejsze niż to, ale pod światło powinny być takie turbinowe refleksy, powinno być przejrzyste, nie może być takie czarne, nieprzejrzyste. Jeśli chodzi o aromat, to tutaj powinny...
dominować nuty odsłodowe, odsłodu właśnie monachijskiego, czyli skórka Nera od chleba. Najdynowe nuty. Tak, takie moje nuty, ulubione. Moje ulubione. Jakaś skórka od chleba, jakieś takie tofi, troszkę takich ciasteczek czekoladowych, coś w tych klimatach. Nie powinno tu być na pewno jakiejś takiej paloności. Paloności, nie powinno być kawy. I to tyle. Delikatna czekoladowość, ale taka bardzo delikatna może być. Więc nie ma też nut od chmielowych. Od chmielowych. Chmiel jest taki delikatny z tyłu. No, ale nuty od chmielowe są. No. Chmiele tak, kontynentalne. Tak, chmiele kontynentalne, takie ziołowe. Niezbyt wysoka, ale dokładnie. Ale właśnie bardziej o ziołowym profilu. Wybiegłem myślą, to znaczy słowem przed swoją myślą, bo chciałem powiedzieć, że nie powinno być aromatów od drożdżowych, bo drożdże lagerowe tak. O czystym profilu, bez estrów, bez jakichś fenoli, tutaj raczej czyściutko, słodowo. W smaku bardzo podobnie. Taki troszkę rozwodniony chlebek w płynie, bardzo przyjemna rzecz. Ale taki... Jak na swój ekstrakt, to w miarę treściwy, gęsty. Wyrazisty bardzo. Bardzo wyrazisty. Nie jest taki wodnisty. Dużo oferuje. Goryczka niezbyt zalegająca. Raczej niezbyt intensywna. Niezbyt też. Intensywna. Wysycenie średnie. Jeśli chodzi o sensorykę tego piwa, to chyba tyle. Chyba tyle. Znasz jakieś ciekawostki dotyczące? Tak, było jeszcze jedno prawo wprowadzone przez... W 1466 roku. Książęta bawarscy stwierdzili... Był to, powiedzmy, że nakaz. Taki nakaz właśnie, że... Ostra polityka. Obywatelom Bawarii... Obywatelom i obywatelkom. Bawarii. Apeluję. Nie można było sprzedawać piwa młodszego niż 3 tygodnie, czyli piwo musiało swoje odlagerować, musiało swoje odleżeć. A cudzoziemcom? Ale... A cudzoziemcom to wszystko jedno. Tak, cudzoziemcom możecie świeże piwo sprzedawać, nie ma problemu. Jak potrzebujecie, nie ma to tamto. Nie ma to tamto właśnie, więc uważajcie, jak będziecie w Bawarii. No, sprawdźcie, żeby piwo nie było. Czasy się zmieniły trochę od 1466 roku. Tak, ale oni wciąż świętują te prawa czystości składu, te rocznice i tak dalej. No, wszystko świętują. Razem z Oktoberfestem. Zgadza się. Tyle jeśli chodzi o ciekawostki. Jeżeli... chodzi o samą produkcję, to też jest ciekawie. Też jest ciekawie, bo może być to słód w 100% monachijski. Nie musicie dodawać nic innego, ale możecie dodać trochę... No, jak sama nazwa stylu, nie? Monachijskie, ciemne, no to generalnie tak. Z reguły jest 100% monachijskiego. Ale dla zwiększenia pełni tych nut od chlebowych, możecie właśnie takich nut ciasteczkowych, możecie dodać trochę słodu melanoidynowego. Brawo, Grzegorz! Fantastyka. Po raz pierwszy, nie po raz pierwszy, ale... Ale po raz ostatni. Można dodać trochę karafy dwójki. Jakiś... Można zalać trochę wodą. Tak. No jakieś tam słody. Trzeba używać. Jeśli chodzi o drożdże, to o czystym profilu lagerowe, takie, które nie wniosą jakichś tam swoich aromatów. Wracając do słodów, trzeba jeszcze zaznaczyć ponownie, że nie ma słodów palonych. Tak, nie ma. Ni huhu. Ni huhu. Nie ma to tamto. Chmiele kontynentalne, najlepiej niemieckie, jakiś Hallertauer Mittelfrüß. Ja sobie odpuszczę język albo niemiecki. Albo Tettnanger na przykład. Tak. No, ty widzę, masz jakieś tutaj ciągoty językowe. Te firmy mnie, wiesz, rozwijają. W wielu językach się można ciekawych zwrotów nauczyć. Ale niemiecki też mnie nie pociąga. I jeśli chodzi o sam proces, to albo dekokcja, najlepiej trójwarowa, czyli oddzielamy część brzeczki, podnosimy jej temperaturę, po czym dodajemy, żeby podnieść temperaturę tamtej części, której zabrano najpierw tą część przygotowania. Albo można stosować po prostu dolewanie cieplejszej wody do... Nie dorywaj, bo nie zjemy. Do brzeczki o mocniejszym ekstrakcie, żeby podnieść jej temperaturę, ale trzeba pamiętać o tym, żeby ta brzeczka początkowa miała wyższy ekstrakt, żeby uzyskać takie piwo, jak chcemy na końcu. Woda umiarkowanie mokra. Węglanowa, mokra. Dokładnie. Najlepiej, tak. I najlepiej ciepła. Tak. A jak nie będzie satysfakcjonująco ciepła, to należy ją podgrzać. Tak. Jeśli chodzi o same surowce, to chyba tyle. Podsumowując, piwo z rodowodem niemieckim, z Bawarii, z Monachium. Historia dosyć długa, zawiła, skomplikowana, zahaczająca o czasy bardzo zamierzchłe,
ale generalnie ciemny no, lager. Znaczący browar też w Niemczech, jak chodzi o historię styli tak, w ogóle, czyli Spaten. Spaten, ale też wiele innych takich dużych browarów niemieckich wciąż produkujemy na chińskie ciemne, bo jest to takie piwo dosyć lubiane przez Niemców, chociaż nie jest to najbardziej popularne piwo w Niemczech. Na pewno jest niemiecki pilsner. Tak, w każdej postaci. Albo Helles, albo coś innego. Więc... Dortmunder albo Altbier. Albo Kölsch. Albo Kölsch. Albo Gose. Albo dobra, nie wymieniamy wszystkich niemieckich styli, bo nam od ale pomijając Gose, to o tamtych jeszcze też nie dywagowaliśmy. Dojdziemy dużo, do tego. Także... Więc piwo, jest to ciemny lager, jak co sama nazwa. Dużo niemieckiego na raz to też niezdrowo. Masz trzeba rację. Sobie rozmaicać życie. Dokładnie. Ciemny lager o barwie od ciemnego bursztynu, takiej ciemnej... Ciemny lager o barwie ciemnej. Tak, do ciemniejszego takiego brązu, ale cały czas... Nie czarny, przejrzysty. O nutach głównie słodowych, tam melanoidynowych. I pasuje kiedy najbardziej Tobie? Zawsze. Zawsze, jak po robocie. Takie piwo codzienne, stołowe, lekkie, niezbyt wymagające. Moim zdaniem dużo, jak chodzi o lagery, dużo ciekawsze niż zwykły tam Helles czy tam taki lagerek, a mniej doceniany moim zdaniem. No. Wolę ciemne monachijskie niż na przykład jasnego Hellesa. No, ale ja wciąż chyba nadal za takim dobrym pilsem był, bo lubię te chmielowe aromaty, tam jednak ta goryczka mnie kręci. Ale to jeszcze wiesz, zależy jaki pils, nie? W Niemczech to... Food pairing, coś byś rzekł. W Niemczech to sznycel, pracol, wursty. Podobno też pieczone warzywa, jakieś grillowane mięsko, sery takie twardsze. Do tego na przykład jakieś słodkie takie ciasta, typu nie wiem, jakieś kandyzowane, imbirowe, coś takiego, jakieś takie mega, mega słodkie. No tak, intensywne, bo to jest piwo, które samo w sobie nie jest wyraziste, no więc pasuje do potraw bardzo intensywnych. Tak, zgodzę się z tobą w 100%. Znaczy, to jest takie piwo codzienne, więc pasuje generalnie no to wszystkiego. Do schabowego też bym sobie takie polał na przykład. No takie obiadowe jak najbardziej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek. Jeżeli ten odcinek był dla Was niewystarczający, zapraszamy na inne nasze odcinki. Zapraszamy też na grupę Piwny Przewodnik. Zapraszamy. Jeżeli za mało Wam nut kawowych i palonych, to zapraszamy do Minister Kafe, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Dziękujemy za gościnę. Po kawkę i ciasteczka na przykład też. Jeżeli ważycie piwo w domu lub jesteście profesjonalistą, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Greater Poland. Więcej informacji na www.targipiwne.pl/gp. Chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Albo aż tyle. Dajcie znać, jak nas było słychać. Testujemy nowy rodzaj nagłośnienia. Wasze zdrowie. Do zobaczenia. Cześć.